Na jakich zleceniach sprawdzi się elektryczna ładowarka? Dziś zobaczysz maszynę, która od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie ze względu na swoją innowację. Sprawdźmy ładowarkę przegubową na prąd. Ciekawy? Ja też. Ocenię za chwilę, ale pierwsze pytanie, ile czasu będzie jeździć na pełnym akumulatorze? Według producenta 6 godzin, ale pewnie te parametry będą się zmieniać w trakcie użytkowania, temperatury czy trybu pracy. Są 3 tryby oraz 2 prędkości jazdy, żółw i zając, ale przyznam, że na tym szybszym to potrafi przyspieszyć jak żadna spalinówka. Maszyna waży 1800 kg, a nominalne obciążenie to 800 kg. Wydaje mi się, że znalazłaby przeznaczenie w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie nie czuć byłoby spalin oraz w strefach niskiego hałasu, pod hotelami, szpitalami i tym podobne. Ciekawe, czy są jakieś dotacje na taki ekosprzęt. Koszt maszyny to 127 tysięcy zł netto. Według specyfikacji najszybsze ładowanie w granicach 20 do 80% trwa tylko godzinę. Jestem ciekaw waszych opinii. Jeśli ktoś ją pracuje na co dzień, to też niech napisze, co o niej sądzi. Jak dla mnie ciekawa nowinka. Bardzo ciekawa.